Dzisiaj mamy 11 listopada, z tej okazji spotykamy się w Nowym Wiśniszu na wlocie, który jest taki objazdowy. Zaczęliśmy w Lipnicy, teraz jesteśmy tutaj, jedziemy jeszcze do Bochni i kończymy w Borku. Wszyscy jesteśmy ustrojeni we flagi. W ten sposób chcemy upamiętnić właśnie ten moment odzyskania niepodległości. Mamy piękną paradę samochodów polskiej motoryzacji. Lublin nasz się załapał do tego wszystkiego. Jak było w Albanii? Bardzo fajnie było w Albanii. Polecamy każdemu taką wyprawę. W Albanii było zajebiście. Fajne dziewczyny, zimne piwo, drinki. Ciepła woda. Ciepła woda. Planujemy następny wypad. Gdzieś, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Czekamy na ogłoszenie nowego celu. Gombola. Nasza grupa hermetyczni nazwana jest z pewnego powodu bardzo fajnego. Grupa już funkcjonuje pewnie około roku. Mamy stare samochody, tutaj przyjechaliśmy maluchami, ale w naszej grupie są również są syreny, trabanty, polonezy oczywiście. Mamy jeszcze garbusa, dwa garbusy w grupie. Także bardzo sympatycznie bawimy się. A tutaj też jest bardzo sympatycznie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda dopisuje, humory, fajna atmosfera. Dzień Niepodległości to już jest wpisane jakby w tradycję, że trzeba gdzieś jechać, uczcić to święto piękne. I cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Tak.
Ten polonez przejechał już Grecję, przejechał Hiszpanię, przejechał Irlandię i przejechał Polskę dookoła chyba ze dwa razy. Kupiliśmy czerwony, no ale wtedy na to były minionki, to był 2016 rok. No i stwierdziliśmy, że po prostu pójdziemy w to i zrobimy coś innego niż mają wszyscy dookoła. Szukaliśmy trochę inspiracji po internecie, no ale stwierdzimy z żoną, że minionki będą jednak do minionkowozu pasowały. No i został minionkowóz. Fiat 1500C z 65 roku, bezpośredni protoplasta dużego Fiata naszego polskiego, Fiata 125P. Na bazie tego właśnie modelu, na bazie podwozia, mechaniki, silnika powstał właśnie duży Fiat. Natomiast tego konkretnego modelu produkcja zakończyła się w 67 roku. Bezpośrednio właśnie w 68 nastąpiła potem produkcja polskiego Fiata na Żeraniu w Warszawie. No a ten Fiacik był produkowany od 61 do 67. Produkcja włoska. No i tutaj w Polsce jakąś tam historię to auto miało. Też gdzieś tam odzyskane właśnie po garażach gdzieś przez poprzedniego właściciela, wyremontowane parę lat temu. No i tak się zjawiamy na zlotach, żeby cieszył oko i tam powodował zainteresowanie właśnie trochę historii, żeby poznać. Witamy razem z grupą KBC Biało-Czerwoni. Dzisiaj mamy 11 listopada, Święto Niepodległości. W związku z powyższym zrobiliśmy paradę starych polskich samochodów w Górnym Maluszku, ale mamy też Warszawy, Syrenkę, mamy coś większego, mamy polonezy. No i świętujemy z wszystkimi Polakami. Maluch z 1996 roku. A dlaczego Maluch? Po prostu był to pierwszy mój samochód, więc duży sentyment do tego samochodu czuję, do Maluszka. No i postanowiliśmy wspólnie z synem dokonać właśnie zakupu. Udało się nam to w miarę w przyzwoitych pieniążkach kupić. No i po małym remoncie Maluszek się dzielnie spisuje, bardzo ładnie jeździ, bezawaryjnie. No i już na kolejnym zlocie jestem i jestem bardzo zadowolony i polecam wszystkim, którzy się takimi rzeczami interesują. Maluszek różni się czym. Jest obniżony na resorach, ma założone tarcze z cinkola, niski profil opon. No to daje się, że jest taki mini maluszek, jest troszkę niższy niż pozostałe. I co, no lakier przede wszystkim z takiej wyższej półki, położony jest na nim z palety Volkswagena. Zawsze mi się marzył, kiedyś miałem dwa, nie? Teraz sobie kupiłem tylko dlatego, że mam miłe wspomnienia z Maluszka. No, jeździło się czasami niby do kościółka w 9 na piwko, teraz się już nie wierzy, nie? Ale tak się jeździło, 9 osób, no i co, miłe wspomnienia, nie? Ten samochód, ten maluszek jest starszy ode mnie, jest z 91 roku. Kupiłem go w sumie dzięki tacie, to mnie zaraził pasją do malucha, już sobie on zakupił. Zawsze chciałem na swoje wesele pojechać i próbuję przekonać narzeczoną, może do nagrania pomoże, aby siadła ze mną i pojechała na wesele ze mną tym maluszkiem.
Zakończyło się nasze wydarzenie, czyli parada klasycznej polskiej motoryzacji po powiecie bocheńskim. Myślę, że udało się. Dziękuję wszystkim za udział, też za datki, które przekazali na rzecz naszego podopiecznego z grupy. Zapraszamy również w przyszłym roku. Startujemy w weekend majowy z kolejnymi wydarzeniami. Będą to urodziny grupy kolejne i cały czas będziemy coś nowego, ciekawego w rejonie tutaj Małopolski i powiatu bocheńskiego organizować. Na ten czas dziękuję wszystkim za dzisiejszy udział i miłego zimowania.